Votum SA zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także innych, jak przy pracy czy wypadkach w rolnictwie. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach zarówno przedsądowych, jak i sądowych, w postępowaniach z ubezpieczycielem w celu wyegzekwowania należnych kwot odszkodowań. Szanowni inwestorzy, w zeszłym roku wypłacaliśmy 36 groszy dywidendy na akcję Votum. W tym roku oferujemy dywidendy na poziomie 44 groszy na akcję. Przy obecnym kursie jest to około 10% zysku. Na rok 2013 planujemy zysk grupy kapitałowej w wysokości 5,7 miliona złotych. Po drugie, rozwój spółek zależnych przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Są one na tym momencie już rentowne i zwiększają zysk grupy kapitałowej. Po trzecie, zakładamy spółkę zależną stworzoną na potrzeby poszukiwania nowych kanałów sprzedaży usług grupy kapitałowej Votum. Będziemy teraz obserwować w grupie kapitałowej Votum dynamiczny wzrost organiczny. Wynika on przede wszystkim z realizacji celów emisyjnych, jakie postawiliśmy sobie przy debiucie na warszawskim parkiecie. Jest to przede wszystkim rozbudowa drugiego skrzydła naszej krakowskiej kliniki rehabilitacji funkcjonalnej. Obecnie będzie ona przyjmowała zdecydowanie większą ilość pacjentów, co odbije się wyraźnie w wynikach. Także rozwija się nasza kancelaria adwokatów i radców prawnych. W rankingu opublikowanym przez Rzeczpospolitą znaleźliśmy się na 20. miejscu pod względem dochodów w Polsce oraz na 20. miejscu pod względem liczby zatrudnianych prawników. Potencjał rynku odszkodowawczego w Polsce jest bardzo optymistyczny. Głównym czynnikiem tutaj jest podniesienie maksymalnych stawek, jakie można uzyskać z tytułu odszkodowania OC do 5 milionów euro. Na ten moment nasza firma oraz współpracująca spółka zależna Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Andrzej Łebek i wspólnicy uzyskali maksymalną kwotę odszkodowania dla naszego klienta w kwocie 1 miliona złotych. No tutaj widzimy, że jeszcze potencjał wzrostowy jest bardzo duży.